Maciej się, tak jak przed chwilą powiedział pan poseł, 6. rocznicę tej katastrofy pod Smoleńskiem, gdzie zginęło tylu wspaniałych polskich obywateli, patriotów, a wśród nich właśnie nasza ciechanowianka, osoba jakże zacna, wspaniała, mająca jakże pełne miłości serce dla wszystkich, pani senator Janina Fetlińska. Kochani, przyszliśmy, aby uczcić właśnie pamięć tych wszystkich, którzy zginęli, ale również i to, którą nosimy w sercu i wspominamy. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Nie dosięgnie ich męka. Stało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście potem za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Pani senator Janiny Fetlińskiej, przy też razem z rodziną, jej mężem, synem, i błagajmy Boga o wieczne zbawienie naszej zmarłej siostry oraz wszystkich, którzy razem z nią tak niespodziewanie, z nagła, tragicznie z tego świata odeszli. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby całym życiem świadczyli, że wierzą w życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych na czele z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką, prezydentem Paczorowskim na uchodźcie, również panią Fetlińską, aby aniołowie pańscy prowadzili ich do raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie rodziny, które do dziś opłakują ich odejście, pogrążone są w żałobie, aby mężnie znieśli rozłąkę i kiedy spotkali się ze zmarłą i ze zmarłymi w ojczyźnie wierzeń. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, okaż swoją ogromną miłość naszej siostrze Janinie i wszystkim, którzy podróżowali właśnie tam do Katynia w 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, aby nagła śmierć, która wyrwała ich spośród grona, pokrywając na żałobą, przyjmij ich do swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dać, Panie, a światło świeku stanie im świeć. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło świeku stanie im świeć. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło świeku stanie im świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jaka pan Roman Niesiepelski spoczywa. Thank you.
kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości. Władze samorządowe, powiatu, miasta Ciechanowa i wszyscy zebrani. Serdecznie dziękuję za wspólne uczestnictwo w dzisiejszej modlitwie przy tak w tak ważnym momencie, bo w tym czasie właśnie wydarzyła się ta katastrofa. Księdzu oczywiście, proboszczowi dziękuję za przewodniczenie